Witam ponownie w Horizon Zero Dawn. Na początek taka mała ciekawostka. Zmieniłem tryb tutaj wyświetlania tej kamery i teraz mamy 60 klatek, troszkę inaczej to się wszystko rusza, także dajcie znać, jak wam się podoba taka wersja. Jakość jest praktycznie taka sama na kamerce, więc mamy tylko te 60 klatek. Myślę, że może być ciekawiej, bo grę też mamy w 60. Chociaż no tak nienaturalnie może to czasami wyglądać, ale Zobaczymy, także dajcie znaka. No i teraz idziemy na Piłozęby. Jest takie zadanko tutaj, proszę państwa, na mapce poboczne. Na razie sobie wyczyścimy poboczne, bo też jesteśmy po streamie na Lenovo i troszkę tutaj rzeczy sobie odkryłem i widziałem, że warto na razie zrobić te poboczne. Tutaj mamy przecież ten kocioł, więc zanim pójdziemy przez tą tutaj bramę, no to myślę, że zrobimy sobie jeszcze sporo pobocznych, także lecimy z koksem. Łapkujcie, subskrybujcie. Mniej więcej tak to wygląda w umiejętnościach. Kupiłem sobie tutaj, żeby troszkę tych kości zdobywać na wytwarzaniu, bo już mam, proszę państwa, surowce na trzeci. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Też mi się nie marnują te wszystkie rzeczy, które są tutaj do zbierania, więc spoko, nie? Spoko. Jak coś to sprzedaję. No idziemy powalczyć. Tu jest piłoząb. Dwa razy, tak? Dwa razy jest, proszę państwa, piłoząb. Wiecie co? Ich to można zrobić. Jest podatność na ogień. Robimy tak. Tu jest jedna pułapeczka. Ktoś tam jest? Oczywiście, że jest. Tu jest druga pułapeczka, jak wyjdą. Tu jest trzecia pułapeczka. Teraz będziemy ogniami rzucać. Kurde, ale mi dygnął, nie? Dobra, ten też wpadł w pułapkę. Teraz co jeszcze tu mamy? Bo tu mamy pułapki. Świetna sprawa. Tu jeszcze mamy taką. Dobra. Jest, proszę państwa, coś takiego. Widzę, że czujka jest, tak? Dobra, wpadła w pułapkę. O, ale świetnie. Widzę, że te pułapki fajnie stosować. Dobra, tu jest czujka. To nie ma co. Super, super. Tam jest jeszcze piłoząb, tu jest drugi piłoząb. Oj. Chodź tu, chodź, panie. Kapitalna sprawa. Critical hit. Kurde, oj, to boli. To boli. No bo jeszcze dobijemy. Tyk. Tego już nie powinno być. Padł. Kurde, ale mają obszarówki, nie? Ten zbiornik. On wybuchnie już. Dobra, rewelacja. No dobrze nam idzie. Tutaj stosujemy jakieś różne można rzeczy. Można już wyjść? Tak jest. Chłopie, nie lękaj się. Serce piłozęba. Sporo okruchów. No i tutaj to sobie robimy. Jakieś pułapeczki. No trzeba urozmaicić, nie? Temacik. Trzeba urozmaicić. Teraz tak, zbadaj ruiny. Tu jest w ogóle jakiś chłop. Moons. Przecież ja ciebie znam, dziewczyno. Co tu robisz? Den prosił mnie, bym was znalazła. Co tam robicie? Straciliśmy plecaki przez maszynę. Znaczy ja.
my. Bez broni więcej nie mogliśmy zdziałać. Wielkie dzięki, że go zniszczyłaś. Możemy wrócić do domu. Tylko nie mów nikomu, że nas widziałaś. Nie widziałam. Przynajmniej tego w dole. Potrzebujesz pomocy? Damy radę sami. Nie obraź się, ale lepiej, żeby nas razem nie widzieli, bo jeszcze się domyślą. Dobra, dobra. Wszystko gra, chłopie. Wróć do Dena. Wróć do Dena. On jest tutaj. Natomiast czy jeszcze coś mamy? Też wiem już, jak widokówki ogarnąć. To może sobie widokówkę zrobimy. Ponieważ... Czy mogę rozbroić sobie tą pułapkę? Nie, bo to jest już strzał, nie? Ponieważ też jak graliśmy na Lenovo, podaliście mi znaka na czacie. Już wiem jak to działa. Musimy po prostu... Oj, tu jest lisek. Chytry lisek. No, nie dostałem nic fajnego, ale spoko. Po prostu musimy patrzeć jeszcze, rozglądać się na boki i wtedy będziemy widzieli dokładne miejsce, jak wyglądało za naszych czasów, nie? Gdzie jest ta widokówka? Jest tutaj. Tu może być. Antyczny złom. Widokówka. Też może być do góry, nie? Okej, tu się złapałem. I spróbujemy na górę, nie? Może tu będzie widokówka. O kurde, slow-mo. Spoko, spoko. Co wy tu macie? Jeszcze na górę? Widokówka niby tutaj, ale... Jeszcze mogę wejść wyżej, nie? O, jest! No i super, i zobaczcie to. Jest dostęp i w tym miejscu takie wieżowce. Colorado Springs. Historia pewnej apokalipsy, dzień czwarty. Aż trudno uwierzyć, że w tym obskurnym ziguracie była siedziba Metallurgic International. Biuro Wyatta mieściło się na przedostatnim piętrze. Jeśli Metallurgic miało jakieś przepisy zabraniające biurowych romansów, to on je wymyślił. Ale mega, co? I tak to wyglądało. Pyk i pyk. Takie zniszczone. To ciekawe właśnie, jak będzie w następnym Horizonie, bo tam jest San Francisco też, nie? Inne miasta. Tam chyba Utah ma być. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Była tu bitwa, tak. Ale kto wygrał? Czyli tak, tutaj mamy zadankę. Jeszcze zobaczmy sobie w sumie po... No to bym musiał wrócić. Obóz bandytów, poboczne. Tego już za wiele. Znajdź Juna, okej. Okay. I tu mamy 470, to wiecie co? Ja sobie już tepnę. Ja sobie już tepnę, dlaczego nie? I zrobimy sobie po kolei wszystkie questy, które są na danych levelach od najniższego, nie? Żeby też jakoś tam ten exp poleciał i... Żeby też nie śmigać tak z fabułką, bez sensu. Oby matrony zaaprobowały moje błogosławieństwo pary. Następnym razem. Znalazłam ich. Wiesz gdzie. Niedługo wrócą. O, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Co za ulga. Nie mów nic nikomu, dobrze? Spokojnie. Matrony śpiewają teraz pieśń pokutną. Jesteś bezpieczny. Masz rację. Pieśń rozgrzeszy nas wszystkich. Dziękuję. Nie o to mi chodziło, ale dobrze. Ale dobrze. Idź do fortu granicznego Kardża. Zdecydowanie jeszcze nie. I teraz misja poboczna jest, proszę państwa, tutaj. Pokaż na mapie. W tym miejscu. To moje. No i bardzo ładnie możemy stąd w sumie
polecieć, nie? Widzę, że w ekwipunku mi coś tam poleciało. O kurczę, tu mamy tyle skrzyni. Super sprawa. Czy ja bym mógł coś wytworzyć? Mógłbym na modyfikację, na amunicję do hukoprocy i na pułapki. No w sumie niech będą. Pułapki jakoś tam lecą, nie? Oby myśliwi przynieśli tym razem coś innego niż szopy. Mam dosyć. Dobra, znajdź Juna. Znajdź Juna. Czyli na mapie. Chyba polecimy tak, to wiecie co? Teraz to widzimy się na miejscu, bo jest tam 400... Czy spadłem? 400 metrów to w miarę sporo, to widzimy się jak już dojdziemy. Dobra, już jesteśmy bardzo blisko. Jeszcze sobie te skóry dzika ogarnąłem, już mamy 4, więc tylko tam jeden talizman do odgarnięcia będzie w jednym pobocznym zadanku, ale to spoko. Tu przy okazji. Teraz tak, jak się tu dostać? Tą liną nie wejdziemy przecież do góry. Czerwone światło. Wejdziemy. A, wejdziemy, dobra. Tak. Ja sobie zawsze tak wyrównuję, żeby mieć po tej stronie łuk, bo... Jak mi przechodzi na drugą stronę, to tak, tak dziwnie. Jest tam kto? Oj, jest, jest! Ktokolwiek! Ktokolwiek? Może być... Proszę! Wybranka? Może ktoś być. Ktoś tam jest? Dzięki wszechmatce. Myślałem, że już nie wyjdę. Co się stało? Gang wyrzutków, to się stało. Wpadli tu, skradli śniwierzbę i zostawili. To jest ta śniwierzbia jeszcze, nie? Cały czas ten kwestik. Jakiś gang wyrzutków? Tak, gang. Rozwalili drzwi. Nie miałem szans. Wzięli śniwierzbę i zostawili mnie na śmierć. Dlaczego mieliby ukraść śniwierzbę? Ponieważ to wyjątkowo drogie ziele, oczywiście. Żałośni złodzieje. Wzięli tylko to? Nie. Pamiętaj me słowa. Mają układ z obcymi. Potrzebują okruchów i zabiją za nie. Powiedz, którędy poszli. Myślę, że w góry. Może ich jeszcze złapiesz. Cokolwiek zrobisz, niech ich wygląd cię nie zmyli. Zabiją cię bez mrugnięcia okiem. Och, muszę złapać oddech. Tak, mógłbyś przestać gadać. Masz kary. Dobra, fajnie. Musieli zostawić ślady. Wykorzystam. Ktoś niedawno stąd ruszył. W pośpiechu. Okej, ale jasno tutaj, nie? Dobra, idziemy ścieżką. Migamy, śmigamy. Ale ładnie tu, nie? Ładna ta nasza przełęcz. No na razie musimy sobie właśnie porobić tę zadankę, żeby tak nie wyprzedzać. Uwaga nie na to, co na dole! Fabuły. O kurde! Dobra, jest. Jest piłozom. Jeszcze raz! Ja ustawię. Nie mam już strzał! Wyrzutki, które zabrały śniwierzbę, mają kłopoty. To żeby ta czujka... Nie weszła w tą pułapkę. Dobra, nie weszła. Kurde, przeskoczył, nie wierzę. Ale mądry. Na pewno nie odpadek. Co za mądrala. Jak ty to omijasz? Powiesz mi? Wiem, jak go mijasz. Nie omijasz. O kurde, ja też dostaję z tego. Dobra, to bolało. Ach,
powiem ci, piłoząb, to bolało. Dobra, dobitka. Dobry strzał! Dobry łup. Ładnie poszło, co? Już piło zęba mamy rozpracowanego. Te potykacze dobre, te potykacze dobre. Warto, żebyście mieli w tym momencie ten drugi level już, bo te ogniste są spoko. Dziękujemy ci, jeśli wdzięczność wyrzutków coś dla ciebie znaczy. Znaczy. Ocaliłaś nas i chcesz jeszcze rozmawiać? Matrony wygnały mnie po urodzeniu. Prawa Nora niewiele dla mnie znaczą. Pamiętam, to ty nigdy nie miałaś matki. Nie jesteś już wyrzutkiem? Nie. Poszukującą. Szukam śniwierzby. To może być kłopot. A dlaczego? Tym poszukującą i... Poszukuje śniwierzby, tak? Czemu wzięliście śniwierzby? Ponieważ mamy rannych. Nie jesteśmy złodziejami. Z tym plemieniem stało się coś strasznego. Wojownicy nie zapewniają ochrony. Maszyny są wściekłe, a bandyci grasują po naszej świętej ziemi. Jak sądzisz, czemu porzuciliśmy zwyczaja i łączymy się w grupy? Nie mieliśmy żadnego wyboru. Mimo to nie kradliśmy. Mieliśmy zamiar zapłacić Janowi później, ale on z nami nie rozmawia. Jakie przestępstwa popełniliście? Pobiłem tego, co zabrał zdobycz. To był mój błąd. Inni łamali nasze zwyczaje albo zapuszczali się w świat metalu. Nie ma tu morderców, jeśli o to ci chodzi. Nie wiem, czy tam wszystko w porządku z tą głową jego, ale... Podobno pobiłeś Jana. Chłopak nawet nie wiedział, co się dzieje. To tchórz. Nic mu się nie stało, ale może tego nie zauważył. Inni też chcą śniwierzby. Nie możesz jej wziąć. Prosisz czy żądasz? Mówię. Jak do człowieka. Rozumiem. Może nie potrzebujemy więcej. Po wszystkim, co zaszło, baliśmy się i wzięliśmy wszystko. Proszę, zatrzymam część, ale reszta niech trafi do potrzebujących. No, super. Dopilnuję tego. Tymczasem pilnujcie się. I bądźcie czujni. No i patrzcie, dogadała się z wyrzutkami. Jak swój ze swoim, no i wracamy, nie? Wróć do Juna. Ale naprawdę ten piłoząb... Spoko, spoko, już nie jest taki problematyczny. Ale będę podrapana. Ale czym? Ale czym? Piłozębem? Ale jak przylutuje czasami ta maszyna, to... Klękajcie narody. Oto śniwierzba. Zanieś ją Fii na wzniesienie matki. Ranni wojownicy bardzo jej potrzebują. Pewnie. No ale co się stało z wyrzutkami? Zapłacili w końcu za swe zbrodnie? Zbieranie się razem. Rozmowy ze sobą i z nami. Nie miałaś dla nich litości? Nie wiesz, kim jestem, prawda? A co? Wychowałam się jako wyrzutek w górach nad sercem matki. Przeklęta sierota. Jakbym wiedział, słowa bym z tobą nie zamienił. To nie zamieniaj. To zabawne, że tak nie znosisz wyrzutków, Jan. Żyjąc tu sam, praktycznie się nim stałeś. Sam sobie jestem towarzystwem. To dobrze się składa, bo jakoś nie widzę kolejki chętnych na pogawędki z tobą. Poza wyrzutkami potrzebującymi śniwierzby. Dosyć tego. Masz przekazać Fii śniwierzbę. Albo tu wrócę. No i co, fajansiarzu? Tam jesteś wyrzutek. Dobra, świetnie, nagrody. Ja sobie nagrodę od razu. O, soczewka lancoroga. Świetnie. No to jak tam w misjach? Główne są na 12, poboczne na 15. Szczęście, o właśnie, szczęście w łowach. Najpierw sobie zrobimy to. Tak jest. Ognicho.
No, mam 11 tych pakietów. Kiedyś sobie kupię ten super jakiś tam legendarny pakiet za miliony i będę miał maksymalną ilość, nie? Czy tam nawet nie stracę już tych pakietów, więc spoko. Czyli teraz tak. Pierścień Time'a. Te skóry mam. Ciekawe, gdzie ten pierścień. Ale odkrycie wam powiem, to ten potykacz. To jest na razie odkrycie jako broń. Proca też wiem, że jest świetna, ale... Zachowuję to na tak, kurde, jeszcze nie używam. Ale przyjdzie na to czas. Przyjdą jakieś maszyny, które będą na proce idealne. I wtedy... Wtedy Aloy się zemści. Kurde, jaka tu jest ekipa. Może taką czujeczkę? Po cichutku. Po cichutku ciach. No i gdzie jest ten pierścień? Kurde, idzie czujka. Wykaraskam się z tego. Jakie bandyty. Głowa ci odpadła, czujka. Super dźwięki, nie? Dźwięki kapitalne. No i gdzie macie ten pierścień? Tam jest dzik. Dzik, dziki. Tu są żubacze. Gdzieś tutaj ma być pierścień. To jest bez szans w ogóle. Nie ma śladów kopy, ani śladów pazurów. A, zbadaj okolice. Trudno rozróżnić te ślady. Ale to był Time. I dzik. Żadnych śladów. Ciekawe, co go zabiło. Coś utkwiło mu w gardle. Zobaczmy. Ale tak, to pierścień Time'a. Nie, serio? Dobra, myślałem, że będzie... Że będzie ciężko. Czyli tam jest ten nasz ziomek. A wrócimy sobie. Teraz już te bieguny atakują mnie. To pomoże. O kurde. Dobra, ja sobie to później sprzedam ładnie. Te konserwy turystyczne wszystkie. Próby mamy zrobione. Dobra. No tutaj się nie da. Brzydko. Brzydko, proszę państwa. To jak ja mam się tam dostać? Dołem. Dobra, niech będzie. Niech będzie dołem. Jak tak chcą? No eksploracja moim zdaniem jeszcze jest do poprawy. To nie jest taki poziom płynny, nie? Bo niekiedy na coś nie możemy wejść. Na coś wchodzimy, o tu się nie łapie, tu coś. Niestety, niestety. Jeszcze eksploracja do poprawy. Mam nadzieję, że w dwójce będzie fajniejsza i taka przyjemniejsza. To jest troszkę taki system asasyński, który no, irytuje czasami. Tu się nie złapie, tu coś i spadamy, niekiedy się zabijamy. Różne rzeczy się dzieją, nie? Ale i tak, gameplay super. Pomysł na grę super. Dialogi by mogli polskie poprawić, bo są takie... Kurczę, no... Jakby to powiedzieć, żeby nie urazić aktorów, nie? Tak mieli zagrać, no. Tak mieli zagrać. Jak poszło na polowaniu? Mam skóry dzików i twój szczęśliwy pierścień, Taimie. Chwała Wszechmatce. I tobie, oczywiście. Gdzie go znalazłaś? W gardle dzika. Niezbyt szczęśliwie dla niego. W dupie węża był. Ja chyba od tej pory będę go nosić na szyi. Dobra, super.
Teraz tak, dostałem skrzynkę skromnej nagrody, fajowo. Skromna, bo skromna, ale mamy. Teraz co tam za kwestiki? Cały czas tą kardża proponują, ale nie, ale nie. 12 mamy, no na głównych mamy 12. Starożytna zbrojownia, a na którym levelu jest to? Kocioł. Aktywuj misję. Zbadaj historię Dral. A, tu są kotły. Kocioł Sigma. 8 level. I to są piękne rzeczy. Kocioł jest naprawdę fantastyczny. Ale to kocioł może następnym razem jeszcze, co? Bo kocioł to jest coś pięknego. Tu mamy tereny łowieckie tutaj. A z misji? Co jest jeszcze z misji? Zemsta córki. Pokaż na mapie. To jest tutaj. No to wiecie co? Możemy iść na tereny łowieckie, zobaczyć. I później akurat do tego kotła. No, i tak będzie super. Tutaj mamy przecież już dodatek. No to dobra, idziemy na tereny łowieckie. Tutaj nie ma podróży. Aktywuj misję. I śmigamy. Zobaczymy, co tam jest potrzebne. Jakie kłeściki, co tam nigdy będzie, to widzimy się na miejscu, nie? Dobra, jesteśmy, ale wiecie co? Trochę mnie niepokoi, bo tutaj jest nowa maszyna. Nadymacz ognisty, nie? I on jest na 18 levelu. I ten kłeścik z łowami też jest na 18, zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jest kupiec korzenny. Handluj. No to tak, masz za darmo. Masz za darmo. Surowce, no to mogę mu sprzedać dużo, nie? Patrzcie, serce piło zęba za 60, kurde mega. To mogę sprzedać. No dużo tu jest do sprzedaży, ale to ja sobie we własnym zakresie to robię. Drugi opiekun. Ty lepiej nie podchodź. Nie chcę kłopotów z Nora. A ja nie chcę ich z tobą. Gdzie jesteśmy? To tereny łowieckie, a ja ich strzegę. Organizuję próby żywiołu dla chcących dołączyć do loży łowców. Teraz już wiesz, więc możesz sobie iść. Chwila, a co jeśli bym chciała podjąć jedną z tych prób? No to muszę ją zorganizować. Zbyt przyjazny nie jesteś. O, a Nora są? Czy wy aby nie zabijacie przypadkiem wszystkich przybyszów? To tego się obawiasz? Słuchaj, nie jestem tu z wyboru. Mówili mi, że to zaszczyt, a potem wsadzili na skraj waszych ziem. Więc trzymam się tego, co znam, stad i prób. I wciąż łudzę się, że Nora mnie nie wykończą za krwawe łowy. Posłuchaj, nie mam zamiaru cię zabijać, jasne? Dobrze, ale mam cię na oku. Ale jaja. Czym są próby? Próby sprawdzają, jak łowca radzi sobie podczas walki z różną amunicją. Skoro nie możesz się wyrobić, spróbuj może na łatwiejszych terenach łowieckich. Ile tu jest terenów łowieckich? Łącznie 5. Inne na pewno też cię chętnie przyjmą. Łącznie 5, tak? Co to jest loża łowców? To oczywiste. Miejsce, gdzie zbierają się myśliwi, by pogadać i wspólnie polować na maszyny. Brzmi dość łatwo. Łatwo? A co ty tam wiesz? Jak na kogoś, kto mówi, że nie chce walczyć z Nora, strasznie sobie grabisz. Dobra. Wygrałaś już 3 pół słońca potrzebne, by wejść do loży. Sama zobaczysz, jak łatwo się z nimi dogadać. Tak, bo ja już tam mogę iść, nie? Pośpiesz się i wybierz próbę, a ja ją objaśnię. Walka z ogniem. Ta próba polega na trafianiu ognistymi strzałami grzbietów biegunów. Dobry strzał spowoduje nie lada wybuch. Znam. Jasne. Zaczniemy próbę, jak tylko zjedziesz. Bardzo dobrze to znam. Sam stosuję. Gdzie są te bieguny? Nie ma biegunów, panie. Tu są. Przecież tu jest jakiś... Ja cię kręcę.
Nie, to jest nieporozumienie, ja idę tu. Uszkadzaj maszyny wybuchem kanistra. No ale co to jest za maszyna tutaj? Dobra. Dobra, poszło. Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. Dobra, tu poszedł wybuch. Chyba wybuchnie, co? Zaraz. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra, nie udało się trafić. Dobra, teraz trafimy. Chociaż trochę już jest zadymka, nie? Może ten wybuchnie. Dobra. Super. Próba wykonana. Elegancko. Kurde, ale tam jest tamten byczek Fernando duży. Będzie ciężko z nim. Na 18 levelu jeszcze nie miałem takiego. Dobra, o. Poziomek. Zdobyłaś pół słońca już za pierwszym razem. Gratuluję. Ale tylko brąz, nie? Jeśli zamrozisz wystarczająco dużo maszyn, to zaliczę ci tę próbę. Powodzenia. Ty gadasz. Użyj proszę liny, zanim zaczniemy. Czyli co ja muszę? Zabijaj zamrożone maszyny. No ale mrożące to mam tylko tą bombę. Tylko tą bombę. No ale to co ja mam zamrozić i... Najszybsza droga na dół. Kurde, tu jest ten byk. Ja mam zamrozić i je później rozwalać, czy o co chodzi? Nadchodzą. A, czyli tak. No spoko. I tu jestem w stanie zrobić moim zdaniem nawet golda. Tylko te maszyny by musiały podchodzić. Koniec amunicji. Dobra. Kurde, ten duży jest. Nie no, z tym to nie, bez przesady. Dobra. Poszło! Ja cię kręcę, nie mogę z tym wyjść. Dobra. Próba wykonana. Tutaj zrobiłem na złoto, jest git. Ale z tym dużym byczkiem to nie, nie, nie ma co. Kurde. Co to jest za majster? No, chyba nie. Kurde. On razi tym ogniem. Dobra, nie, nie, chłopie. Uspokój się.
świetnie. Ale dobrze nam poszło. Czyli tak, jeden goldzik jest i ostatnia próba, nie? Szukają. Zdobyłaś żar słońce. Za pierwszym razem. To... świetnie. Chłopie, jeszcze porażenie mózgowe. W tej próbie musisz ogłuszyć nadymacze strzałami i odstrzelić kawałki spod ich brzuchów. Do roboty. Co ty mówisz w ogóle? Dobrze, jakie zmierzę nadymacze? Czas, jak zjedziesz na linię. Te duże? Ogłuszaj nadymacze, aby zestrzelić ich kanistry. Ogłuszaj nadymacze. Porażenie mogę zrobić, czy nie? Spróbujemy tak, rozstawić najpierw to. Ja je porażę. Będę strzelał, nie? Kurde, i nie wstawaj! No weź się biegun, panie! No te kanistry. Ale dymy. Dobra, chodź jeszcze tu. Dobra, już rozumiem. Jeszcze tam ma jakieś, nie? Dobra, to ja jeszcze muszę... Kręcę, oni zwariowali tu. Co? Trzeba procą. Dobra, ten usiadł. Kurde, serio nie mam. No to jest trudne akurat. Dobra, zeżarło mnie. No szczerze, te nadymacze to już trudne. To już trudne, ale spróbujemy na brąza zrobić. No to dobra, wykonałem tą próbę, bezpiecznie. Jest spoko. Przynajmniej na kilka minut. I jeszcze omówimy tutaj. Zdobyłaś pół słońca już za pierwszym razem. Gratuluję. Opie. Dobra, słuchaj, czyli daruję sobie te próby. O, dobrze. Pół słońca mamy. I teraz jeszcze tutaj sobie otworzymy. Pyk. 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 O kurczę, zwój broni. A nie mamy miejsca. Wiecie co, ja sobie mogę wytworzyć. Udźwig. Sakwa na broń i sakwa na modyfikację. Pyk. Pyk. No niech będzie, to już jest na maksa. Na pułapki też niech będzie. Pyk. No wszystko bierzemy. Wszystko co się da.
No i super, czyli tak, wytworzyliśmy sobie tutaj, jeszcze zobaczmy to. Weź wszystko, no i rewelacja. Czyli tak, mamy to zrobione. Widzimy się następnym razem, proszę państwa, tutaj w tym kotle. Kocioł Sigma, to zdecydowanie aktywuj. I tam będziemy lecieć. Kocioł jest naprawdę mega, mega sprawą. Natomiast tyle w tym odcinku, mamy wszystko zrobione. Łapkujcie, subskrybujcie. No i cóż, kto dotrwał do tego momentu, niech napisze. Nadymacz. Nadymacz, proszę państwa, to jest taki fajny przyjemniaczek. Tu już wszystko jest. No i wielkie dzięki, widzimy się następnym razem. Dajcie znać, jak wam się podoba już po ponad 10 godzinach rozgrywki. Hej, hej, hej.